powietrze. To cena, jaką społeczność międzynarodowa płaci za postęp. Najważniejsze jest dziś, my, nasz zysk. A po nas choćby potop. Produkować jak najwięcej, pracować, nakręcać machinę postępu. Gwałtownie zmniejszają się nadzieje dla przyszłych pokoleń. Czy tak być musi? Czy takie jest przeznaczenie ludzkości? Bezpieczny, zrównoważony rozwój, przemysł, a ochrona środowiska. O tych problemach przez 4 dni dyskutowali w Warszawie uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Ekologicznej, która odbyła się w ramach prowadzonej przez Światową Komisję do Spraw Środowiska i Rozwoju akcji Nasza Wspólna Przyszłość. Jest już oczywiste, że teraz postęp będzie możliwy tylko przy utrzymaniu i rozwoju zasobów naturalnych. Rozpoczął się zjazd Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Po raz trzeci legalnie, a pierwszy od ponownej rejestracji 8 września. 133 delegatów z 70 uczelni reprezentuje blisko 17 tysięcy członków NZS-u. Ustalą strukturę organizacji i program działania. Wybiorą władzę. Nie wiadomo, czy będzie jeden przewodniczący, czy ciało kolegialne. O tym zdecydują delegaci w ciągu najbliższych 3 dni. Na otwarcie zjazdu przyszedł minister edukacji narodowej, profesor Henryk Samsonowicz. Ale o czym rozmawiał ze studentami, nie wiemy. Za akredytację organizatorzy zażądali opłaty w gotówce. Nie mają konta bankowego. Telewizja gotówką nie płaci. Jedne towarzystwa biorą dotacje z państwowej kasy, inne przynoszą dochód. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa powstało w 1925 roku. Zrzesza ponad 30 tysięcy ludzi. Kształci nowe kadry kierownicze dla wszystkich sektorów gospodarki. Fachowców, którzy wiedzą, jak w warunkach gospodarki rynkowej organizować pracę przedsiębiorstw, aby przynosiły dochód. O rozszerzeniu działalności towarzystwa dyskutowano w pierwszym dniu Krajowego Zjazdu Delegatów. Towarzystwo, jako jeden z nielicznych w kraju, ma uczestniczyć w organizacji szkolenia polskich menadżerów przez brytyjskie szkoły biznesu. W nawiązaniu do wczorajszej półinformacji podanej w wiadomościach telewizyjnych, chcę powiedzieć, że OPZZ jest za negocjacyjnym rozwiązywaniem wszelkich sporów przy poszanowaniu prawa i swobód demokratycznych. Niemniej nie możemy... Nie przyjmujemy rządowego projektu ustawy o związkach zawodowych, ponieważ zabrania on prowadzenia sporów i akcji protestacyjnych w obronie praw i wolności związkowych, nakłada odpowiedzialność karną na wszystkich organizatorów akcji protestacyjnej, także wobec nieuczestniczących w strajku przyznaje im jedynie symboliczne wynagrodzenie, wprowadza odpowiedzialność zbiorową, i jest sprzeczny z międzynarodowymi konwencjami MOP ratyfikowanymi przez Polskę, porozumieniami Okrągłego Stołu i porozumieniami z sierpnia 1980 roku, gdzie zapisano prawo do strajku. W Poznaniu, Lublinie, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach, w Warszawie brakuje książeczek paszportowych. Co się stało? Rzeczywiście, to fakt, że ich brakuje, po prostu dostawy z PWPW nie zabezpieczają wytwórnia papierów wartościowych. Po prostu dostawy nie zabezpieczają zwiększonego pobytu. A może byście za mało zamówili? Nie, myśmy zamówili wystarczającą według naszej oceny liczbę. Może ta ocena była niedobra? Zamówiliśmy 5 milionów sztuk. Natomiast zdolności produkcyjne Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych są tylko w granicach do 3 milionów sztuk. Ale czy nie ma innego wytwórcy tych blankietów? Jak dotychczas? Niestety Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych jest monopolistą. Krążą pogłoski o tym, że paszport będzie droższy. Czy to prawda? Rozporządzenie z 7 grudnia ubiegłego roku o opłatach paszportowych stwarza taką możliwość dla ministra spraw wewnętrznych podniesienia opłat paszportowych w przyszłym roku o przeciętny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej w roku bieżącym. Przypomnijmy, ile kosztuje w tej chwili paszport? 2-letni 20 tysięcy, 5-letni 50 tysięcy i 10-letni 100 tysięcy złotych. Życie jest pełne sprzeczności. W przypadku cen bywa tak. To jest kolejka w benzynie. Paliwa mają cenę kroczącą, a cała kolejka jest na kółkach. Domowy sprzęt zmechanizowany. Tutaj ceny galopują, za to kolejka stoi w miejscu. W przypadku na przykład masła mamy ceny wolne, bywa, że nawet zatrzymują się na chwilę. Ale kto chce kupić masło tańsze, ten musi się nieźle nabiegać. Trenujemy to codziennie, a jednak każdego ranka w radiu tuż przed 6 dr Erdman zachęca do ćwiczeń, stwierdzając, że gimnastykujemy się za mało. Przed chwilą otrzymałem tę informację. Przywódca KPC Miloš Jakeš oraz wszyscy członkowie prezydium i sekretariatu KC KPC
złożyli rezygnację. Wiadomość tę podała czechosłowacka agencja prasowa ČTK. Proszę Państwa, jak ja lubię czytać te komunikaty. Od niedzieli znowu płacimy 100 zł więcej za litr benzyny i oleju napędowego. Wzrastają również ceny innych produktów naftowych, ale ta podwyżka jest wyższa, bo 80%, bo tyle bowiem wzrosła urzędowa cena ropy naftowej. I jeszcze o pieniądzach i o mleku. Być może Warszawa zostanie pozbawiona mleka. Chodzi o to, że mleczarnie nie płacą Okręgowemu Zakładowi Transportu Mleczarskiemu, a więc ci nie mają pieniędzy na benzynę. Oczywiście nie ma winnego. Zobaczymy, czy się znajdzie, jeśli naprawdę w poniedziałek zabraknie w Warszawie mleka. Koksownia w Stonawie to jawna agresja ekologiczna. To rura wydechowa wymierzona w nasz kraj. Tak przeciwko czeskim inwestycjom budowlanym w pobliżu naszej granicy protestuje w swym liście otwartym do rządu Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska. Protestujemy i my, i myślę, że również Helena Wondraczkowa. Helena Wondraczkowa w Warszawie. Na jak długo?